Madera od lat była w naszych podróżniczych planach. Jednak decyzje o wyjeździe przyspieszyły opowiadania i zdjęcia naszych zachwyconych tą wyspą przyjaciół. Czytaliśmy o jej wspaniałościach, oglądaliśmy filmy zauroczonych turystów i wreszcie przyszedł czas, by odwiedzić Maderę, jedną z wysp szczęśliwych. Tak w starożytnej Grecji mówiono o wyspach zagubionych gdzieś na Atlantyku. Dzisiaj do Wysp Szczęśliwych zalicza się leżące u wybrzeży Europy i Afryki Wyspy Kanaryjskie, Azory, Wyspy Zielonego Przylądka i archipelag Madery, nazywając je zgodnie z antyczną tradycją Makronezją. Portugalskim żeglarzom Madera musiała się jawić jako prawdziwy Eden. Oblana szmaragdowym oceanem, ciemnozielona od porastających ją lasów, zasługiwała na nazwę, którą jej nadali. Ilha da Madeira, wyspa drewna lub zalesiona wyspa. Gdy wkrótce po nich na Maderze pojawili się pierwsi osadnicy, dziewicza puszcza szybko zaczęła się kurczyć. Jej znaczna część spłonęła w wielkim pożarze, który według przekazów trwał 7 lat i zmienił niektóre rejony wyspy w piekło. Na pozbawionych drzew stokach powstawały plantacje trzciny cukrowej i winorośli, które przez wieki były podstawą tutejszej gospodarki. Choć Madera nie przypomina już tej sprzed 600 lat, wciąż uznawana jest za jeden z cudów natury. Świadczą o tym poetyckie określenia, jak botaniczne ogrody Boga, pływający ogród, perła Atlantyku czy wyspa wiecznej wiosny. I dzisiaj aż trudno uwierzyć, nie będąc tutaj, że każda jest właściwa, bo na lądzie, którego długość nie przekracza 60 km, a szerokość zaledwie 22 km, podziwiać można różnorodne krajobrazy. Tutaj kontrasty nikogo nie dziwią. Kamienista plaża tuli się do wyniosłych klifów. Ośnieżone szczyty wznoszą się w odległości zaledwie kilku kilometrów od słonecznego wybrzeża. Lasy wawrzynowe sąsiadują z plantacjami bananów. Wodospady wpadają wprost do morza. Drogi i punkty widokowe przyprawiają o zawrót głowy. A jednak wszystko jest tutaj na swoim miejscu. Górzysta wyspa, ale zachwycająca bujną roślinnością, miejscami wciąż jeszcze dzika, oferuje turystom spektakularne widoki. Mgły ścielące się pomiędzy wzgórzami, malownicze wodospady, barwne kwiaty, szum spienionych fal, atrakcyjne szlaki turystyczne i klimat, o którym możemy tylko pomarzyć. Może nie znajdziemy tutaj wyjątkowych zabytków czy rozległych piaszczystych plaż, ale zrekompensują nam to inne atrakcje. Tak więc wyruszmy w filmową podróż na magiczną Maderę, wyspę, która potrafi zauroczyć każdego, a atrakcje z każdym dniem zdają się tylko mnożyć. Czwarta rano. Po kilku godzinach snu, kiedy jeszcze czerń nocy spowija Leżajsk, wyruszamy w kolejną podróż. Zaspani, ale pełni oczekiwań jedziemy w stronę Warszawy. Przed nami niespełna 300 km. Na szczęście kilometry szybko uciekają, w czym skutecznie pomaga nam oddany do użytku kolejny fragment trasy Via Carpatia. Kiedy słońce wyłania się znad horyzontu, jesteśmy na obrzeżach Warszawy. Chwila oczekiwania.
kawa, odprawa i jesteśmy w strefie wolnocłowej albo bezcłowej, gdzie sprzedaje się importowane produkty zwolnione z cła oraz akcyzy. Czy można tu zaoszczędzić? O tych sklepach pisaliśmy wielokrotnie i mamy mieszane uczucia. Jeżeli podróżujemy po Unii Europejskiej, zapomnijmy o atrakcyjnej ofercie. Na mocy obowiązujących przepisów zakupy na lotniskach są objęte cłem. Lecąc poza Unię, jak podają statystyki, na zakupie alkoholu można zaoszczędzić od 50 do 70%. Papierosy bez akcyzy mogą być tańsze nawet o połowę. Najbardziej jednak na lotnisku opłaca się kupić perfumy. Ich cena może być niższa nawet o 80%. Czy rzeczywiście tak jest? Mamy wątpliwości. Jesteśmy już w powietrzu, na pokładzie polskiego przewoźnika prywatnych linii Enter Air, specjalizującego się w przelotach czarterowych. Przed nami ponad 5 godzin lotu. To dobry moment, aby powiedzieć kilka słów o położeniu wyspy. Archipelag Madery znajduje się na Oceanie Atlantyckim, u północnych wybrzeży Afryki. Leży ponad 800 km na południowy zachód od kontynentalnej Portugalii oraz około 450 km na północ od hiszpańskich Wysp Kanaryjskich. Obejmuje trzy grupy wysp: Maderę i znacznie mniejsze Porto Santo, pobliskie niezamieszkałe Ilhas Desertas, wyspy puste, oraz położone ponad 200 km na południe wyspy dzikie, Ilhas Salvagens. Wyspy są pochodzenia wulkanicznego i mają górzyste ukształtowanie, ale poniżej szczytów panuje łagodny klimat, który zapewnia podzwrotnikowej roślinności doskonałe warunki wegetacji. Za nami kilka godzin lotu i chyba niewiele osób w tej chwili myśli o urokach wyspy. Zapewne teraz wszyscy są skupieni na lądowaniu, bo lotnisko na Maderze zawsze budzi wiele emocji. W sieci jest wiele filmów z mrożącymi krew w żyłach lądowaniami samolotów, bo lotnisko na Maderze uważane jest za jedno z najbardziej, albo nawet najbardziej niebezpieczne lotnisko na świecie. Miło nam było gościć Państwa, na pokładzie samolotu Boeing 737. Mamy nadzieję, że czas spędzony w podróży upłynął Państwu przyjemnie. Życzymy Państwu udanej. Wszystko to sprawia, że osoby nie przepadające za samolotami podczas poszukiwania ciekawej destynacji na wakacje już na samym starcie skreślają Maderę z listy. Dlaczego tak się stało, powiemy nieco później. Na szczęście dzisiaj lądowanie na Maderze to emocje związane z pięknymi widokami. Przelatujemy nad Półwyspem Świętego Wawrzyńca, gdzie góry wtapiają się w ocean i szkoda, że ten widok trwa tak krótko. Wychodząc z samolotu głęboko wciągamy powietrze. Jest idealnie. Lekki wietrzyk, optymalna temperatura, słońce. Uśmiechy pojawiają się na naszych twarzach. Jako obywatele Unii Europejskiej bez kontroli przechodzimy do odbioru bagażu. A to po piersie Cristiano Ronaldo. Co tutaj robi? Port lotniczy został nazwany na cześć słynnego piłkarza, który urodził się na Maderze. Do jego historii jeszcze powrócimy. Sprawnie lokalizujemy busa z wypożyczalni, który zawiezie nas do Santa Cruz, gdzie odbierzemy zarezerwowany wcześniej samochód. Nad nami fragment gigantycznej konstrukcji podpierającej przedłużony pas startowy. Po kilkunastu minutach jesteśmy w wypożyczalni. Już myśleliśmy, że wszystko jest ok,
Niestety, z żadnej karty nie możemy opłacić kaucji za samochód. Po kilku próbach udało się, dzieląc kaucję na poszczególne karty. Dlaczego? Do tej pory nie wiemy. Na szczęście pan z obsługi był wyrozumiały i cierpliwy, twierdząc, że czasem tak bywa. Niemal nowiutkim Oplem Corsą ruszamy w stronę hotelu, w którym spędzimy najbliższe dni. Tunel, wiadukt, zakręt, do góry i w dół. I tak przez kolejne 20 kilka kilometrów. Jesteśmy w hotelu. Krótki odpoczynek i ruszamy na spacer do centrum Funchal. Funchal to stolica i największe miasto Madery. Obecnie to nowoczesne, tętniące życiem miasto, które rozlewa się po malowniczych wzgórzach. Jego nazwa pochodzi od słowa funcio, które po portugalsku oznacza fenkuł, czyli koper włoski. To właśnie to zioło bujnie porastało okolice, gdy pojawili się tutaj pierwsi osadnicy. Historia Funchal sięga początków XV wieku, kiedy to swoje domy zbudowali w tym miejscu portugalscy kolonizatorzy. Niemal od razu osada stała się wygodnym portem i zyskała status miasta. W następnych latach rola Funchal jako portu handlowego rosła. Zatrzymywało się tu wiele, nie tylko portugalskich, ale też angielskich, włoskich czy flamandzkich statków w drodze z i do Nowego Świata. Z miasta eksportowano również towary wyprodukowane na Maderze, takie jak cukier trzcinowy czy wino Madera. Aby strzec miasta i jego interesów, w połowie XVIII wieku zbudowano Fort São José. Jednak wraz z okupacją Madery przez wojska brytyjskie w XIX wieku fort ten służył jako kwatera główna najeźdźców, a później jako więzienie. Dochodzimy do portu i tu jakże miła niespodzianka. Przy nadbrzeżu zacumował dar młodzieży, trzymasztowy polski żaglowiec szkolny. Piękna fregata Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, następca Lwowa i daru Pomorza. Autora tej rzeźby od razu poznaliśmy. To Artur Bordalo, znany jako Bordalo II. W 2018 roku miejscowi rybacy zebrali z wód Madery setki ton śmieci. Z części zebranych plastikowych odpadów portugalski artysta stworzył rzeźbę Plastic Mero. Rzeźba przedstawia zagrożoną wyginięciem rybę Mero lub atlantyckiego granika Goliata. Została wykonana z tego samego rodzaju materiałów, które są odpowiedzialne za jego unicestwienie. A to chyba najsłynniejszy pomnik na Maderze. Cristiano Ronaldo, portugalski piłkarz, właśnie tutaj, w Funchal, przyszedł na świat i odnosił swoje pierwsze sukcesy na boisku. Muzeum CR7, znajdujące się tuż obok pomnika, to niewątpliwie gratka dla wszystkich fanów futbolu. Odwiedzimy to muzeum za kilka dni. Idąc dalej nad morską promenadą, mijamy Palacio de São Lourenço. Położony w strategicznym punkcie dla ochrony Funchal, pałac jest uznawany za najbardziej imponujący przykład architektury cywilnej i wojskowej na Maderze. Poszukując fajnej knajpki, mijamy pomnik Trilogia dos Poderes. Dalej widzimy katedrę i wstępujemy do słynnego sklepu z portugalskimi sardynkami. Na chwilę zatrzymujemy się obok pomnika João Gonzalesa Zarco,
Był żołnierzem w służbie księcia Henryka Żeglarza i kapitanem wyprawy, która w 1418 roku przypadkiem odkryła wyspę Porto Santo, a rok później Maderę. W nagrodę otrzymał zarząd nad połową wyspy i razem z towarzyszami rozpoczął jej kolonizację. W końcu trafiamy na przytulną restaurację. A co zamawiamy? Chyba najsłynniejsze danie Madery. Espada con banana. O ile ze słowem banana mamy prawidłowe skojarzenia, o tyle espada zasługuje na kilka słów. To ryba głębinowa, zwana inaczej pałasz czarny, żyjąca w Oceanie Atlantyckim na głębokościach do 1700 metrów. Poławiana w dwóch miejscach na świecie, na Maderze, a także na krótkim odcinku u wybrzeży Japonii. Za kilka dni zobaczymy ją na targu. Kulinarne zestawienie ryby o białym mięsie z bananem nie każdemu może przypaść do gustu. Tak czy owak, rybę z bananem warto zjeść, choćby po to, by na natarczywe pytania, a rybę z bananem jadłaś? Móc odpowiedzieć z czystym sumieniem, tak. Syci wracamy do hotelu, przechodząc przez Parc de Santa Catarina. To pokaźnych rozmiarów przestrzeń zieleni, malowniczo wznosząca się nad dzielnicą portową. Pełna bogatej roślinności, wielobarwnych kwiatów i niespotykanych na kontynencie krzewów. Tuż obok parku znajduje się wątpliwej urody kasyno. A to ulubiony pomnik mieszkańców i turystów. Ta dumna kobieta to nikt inny jak słynna Sisi, czyli Elżbieta Bawarska, cesarzowa Austrii i królowa Węgier. W drugiej połowie XIX wieku Sisi zdecydowała się przyjechać na Maderę, słynącą z leczniczego klimatu. Mijając luksusowy hotel Savoy, wracamy do naszego skromniejszego hotelu. Wcześnie rano, by wyprzedzić spodziewany tłum turystów, ruszamy ponownie do Funchal. Punktualnie o godzinie 9 stajemy przed kasami biletowymi kolejki linowej Teleferico, która nad dachami miasta przewozi turystów do atrakcji Jardim Tropical Monte Palazzi, kościoła Nossa Senora i osobliwej atrakcji, jaką jest zjazd z saniami w wiklinowych koszach po asfalcie. Niestety, jak się okazało, dzisiaj sanie nie przewożą turystów. Zmieniamy więc plan i rezygnujemy z kolejki, oszczędzając jednocześnie 18 euro na osobę. Na wzgórze wjedziemy samochodem, by od razu stamtąd ruszyć do kolejnego naszego celu. Kiedy ruszyliśmy pod górę, szybko przekonaliśmy się, jakich dróg możemy się spodziewać na Maderze. Czytaliśmy o nich wiele, że są obłędnie piękne i ekstremalnie strome, ale tego nikt się chyba nie spodziewał. O wyższych biegach szybko zapomnieliśmy. Tylko jedynka dawała radę z czterema osobami na pokładzie. Nasz ironiczny śmiech przeplatał się ze strachem. Co będzie, kiedy samochód nie da rady? Albo trzeba będzie zatrzymać się i ponownie ruszyć? Bo z prawej to trasa dla zjeżdżających sanek. Jedno wiemy, jeżeli ktoś nie czuje się pewnie za kierownicą, niech odpuści. To będzie dobra decyzja. Normalnie na płaskim można się zatrzymać. Udało się. Jesteśmy na parkingu przy górnej stacji kolejki linowej. A jak stroma jest ta droga, mogliśmy się jeszcze raz przekonać, idąc do ogrodów. Tropical Garden mówi wszystko. Ale i tak trzeba tutaj zajrzeć. Podobno to jeden z 13 najpiękniejszych ogrodów na świecie. Magia Monte zaczyna się już tutaj, na tarasie widokowym.
Za 12 euro kupujemy bilety i wchodzimy do ogrodu, który urządzono na tarasach opadających w stronę miasta. Patrz, jakie ładne. Kwiatostany palmowe. Po chwili wchodzimy do Muzeum Monte Palace. To idealna przestrzeń wystawiennicza położona w pięknym otoczeniu tropikalnego ogrodu. Na dwóch górnych piętrach miejsce znalazła ekspozycja zatytułowana Pasja Afrykańska, która przedstawia część kolekcji współczesnej rzeźby Zimbabwe. Jednak dopiero najniższe piętro muzeum nas urzekło. Tutaj znajduje się wystawa Sekrety Matki Natury, prezentująca jedną z najlepszych prywatnych kolekcji minerałów, głównie z Brazylii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Zambii, Peru, Argentyny i Ameryki Południowej. Z ponad 1000 okazów około 700 zostało specjalnie wybranych do ekspozycji. Wróćmy do ogrodu. Ten wyjątkowy rajski obszar został założony przez portugalskiego biznesmena i kolekcjonera sztuki José Berardo, który w trakcie licznych podróży do Chin oraz Japonii zafascynował się kulturą Orientu. Przedsiębiorca dorobił się majątku, wydobywając złoto w południowej Afryce. Część majątku przeznaczył na budowę ogrodu i rewitalizację terenu. Ogród Monte prezentuje obecnie około 100 tysięcy gatunków roślin z całego świata. Z tej ogromnej kolekcji, rozciągającej się na obszarze 70 tysięcy metrów kwadratowych, wyróżniają się stuletnie sagowce, uważane za żywe skamieliny. Ponadto Monte Palace Madeira Garden jest domem dla bogatej fauny. My na długo zatrzymaliśmy się koło przepięknych flamingów, które rzadko można zobaczyć z takiej odległości. Jedną z najciekawszych cech ogrodu jest kolekcja paneli kafelkowych umieszczonych wzdłuż chodników i wśród roślinności. Kolekcja ta, uważana za jedną z najważniejszych w kraju, składa się z płytek hiszpańsko-mauretańskich oraz paneli produkowanych w Portugalii od XVI do XX wieku. Oczywiście jak na ogród tego typu przystało, nie może zabraknąć fontan, wodnych kaskad i jeziora. Początkiem tego przepięknego ogrodu był dom zbudowany pod koniec XVIII wieku przez konsula angielskiego. Budynek pełnił wówczas rolę hotelu i biura rządowego. Z tarasu, na którym króluje piękna rzeźba skaczącej dziewczynki, rozpościera się wspaniała panorama na miasto i port. W ogrodzie można spędzić długie godziny, co chwilę gubiąc się w alejkach i trafiając na coraz to ciekawsze rośliny. To miejsce o niesamowitym charakterze i klimacie. Jeżeli planujecie odwiedzić jakiś ogród na Maderze, to wybór zdecydowanie powinien paść na Monte Palace. Ogród otwarty jest codziennie od 9.30 do 18.00. Na wejściu dostaniemy mapkę z dokładnym planem.
warto zachować ze sobą bilet wstępu, ponieważ w kawiarni zlokalizowanej w dolnej części ogrodu możemy dostać lampkę wina Madera gratis. A to miejsce, skąd startują słynne maderskie sanie. Na pewno tu wrócimy. Na szczycie wzgórza Monte, niedaleko ogrodu, znajduje się kościół Nossa Senhora pod wezwaniem Matki Bożej. To tutaj przybywają pielgrzymi z całej wyspy, aby modlić się przed figurką umieszczoną wysoko na ołtarzu. Oficjalnie powołanie parafii miało miejsce w drugiej połowie XVI wieku, kiedy w tych okolicach swoje letniskowe rezydencje zaczęli budować najzamożniejsi mieszkańcy Funchal. Na słynnym wzgórzu przebywało również wiele ważnych osobistości, zwabionych w te okolice powszechnym przekonaniem o wyjątkowo leczniczym i sprzyjającym klimacie panującym w górach. Największą dumą Maderczyków jest fakt, że Monte odwiedził cesarz Austrii Karol I, wygnany pod koniec życia na Maderę. To właśnie w Funchal władca dokonał swego żywota i to właśnie na Monte został pochowany. Nawet jeśli kościoły kogoś średnio interesują, to ze schodów przed kościołem można podziwiać przepiękny widok na ocean i całą stolicę. Dlatego warto tutaj podejść, nawet na chwilę. Ruszamy w dół. Kolejne ekstremalne doznanie. Nie pomaga jazda na niskich biegach, samochód przyspiesza i tylko wciśnięcie hamulca ujarzmia naszą korsę. Po kilkunastu minutach zjazdu na pewno nie unikniemy przykrego zapachu wydobywającego się z kół. Jaką ulgę przynosi nam ta droga? Tankowanie, drobne zakupy i ponownie ruszamy do góry. Jesteśmy w miasteczku Lombada da Ponta do Sol. Tuż przy białym kościółku rozpoczyna swój bieg szlak turystyczny, wijący się wzdłuż lewady Moinho. Trasa ta jest dość unikalna. Składa się właściwie z dwóch równolegle położonych lewad, które nieco się od siebie różnią. Ta położona niżej to stara lewada do Moinho, wyżej, jak wskazuje nazwa, nowa. Niestety nadal nie wiemy, w którym miejscu znajduje się słynny wodospad, za który można wejść. Starą lewadą, wijącą się po stokach doliny, ruszamy w głąb wyspy. Przed nami blisko 9 km marszu. Moinho znaczy po portugalsku młyn. Czy wody z lewady wykorzystywano głównie do mielenia zboża? Tego nie wiemy, ale jest to prawdopodobne. Tutaj warto też wyjaśnić, co to jest lewada. Lewada, po łacinie levar, oznacza nieść. To rodzaj kanału irygacyjnego, typowego dla Madery, służącego do transportowania wody deszczowej z północy na południe wyspy. Jest to niezwykłe osiągnięcie inżynierii XVI wieku, które za pomocą systemu śluz i kanałów pozwalało rolnikom nawadniać pola. Równolegle do nich budowano ścieżkę, która umożliwiała utrzymanie drożności kanałów oraz obsługę śluz przez osobę zwaną levadeiro. Dzisiaj ścieżki wijące się przez całą wyspę to przede wszystkim atrakcja turystyczna, dostarczająca niezapomnianych wrażeń. Na wyspie jest około 200 kanałów, a ich długość całkowita wynosi ponad 2,5 tysiąca kilometrów. Jest więc z czego wybierać. Niestety nie wszystkie są przygotowane dla turystów. Jednak każda jest oznakowana numerem. Ta ma numer PR7.
chwila odpoczynku i ruszamy dalej. Przemierzając lewady, musimy pamiętać o zachowaniu ostrożności. Wąskie szlaki, nierzadko na kilkadziesiąt centymetrów szerokości, przebiegają wzdłuż urwisk. Co prawda efektownych, ale wymagających od nas szczególnej ostrożności. Na większości z nich zamontowano coś w rodzaju barierek, czyli wątpliwej jakości słupki z rozciągniętą wzdłuż nich linką. Ale to nie zwalnia nas z bycia ostrożnym. Na znacznej długości szlaki są również mokre i śliskie. Bywają i takie miejsca, które zachęcają do zrobienia kolejnych zdjęć, ale i tu przyda się rozwaga. Dochodzimy do wodospadu, w sąsiedztwie którego przygotowano miejsca piknikowe. I tutaj zaczynają się nasze wątpliwości, które trudno rozwiać, spoglądając na mało precyzyjne w tym miejscu mapy Google. Czy to ten efektowny wodospad, za którego krawędź można wejść? Wygląda, że tak, ale jak? Po kilku próbach rezygnujemy. Z drona doskonale widać lewadę górną i dolną. Ale jak się tam dostać? W końcu, przedzierając się przez chaszcze i strumień, wchodzimy na lewadę nową i zatrzymujemy się nad wodospadem. Co dalej? Schodzimy ponownie pod wodospad. Nikt z biwakujących tu turystów nie potrafi nam pomóc. Rozdzielamy się. Kasia z Robertem wracają lewadą do Moinho, my z Asią i Mariuszem ostrymi schodami ponownie wychodzimy na lewadę nową. Skoro istnieje możliwość powrotu inną trasą, czemu z tego rezygnować? Lewada nowa to zupełnie inne doznanie. Biegnie wzdłuż stromego urwiska, co prawda odsłaniając przed nami piękne widoki, ale nie należy zapomnieć, że chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie. Betonowa krawędź, mająca 30-40 cm szerokości, nie da nam poczucia bezpieczeństwa. To był świetny pomysł. Po kilku minutach marszu jest efektowny wodospad z hukiem spadający do skalnego kotła. Niestety, podziwianie tego miejsca zakłóciło nam to zdarzenie. Musiałem. Kończy się chwila nieuwagi. O tak właśnie. Normalnie jak Bruce Willis kurczę w szklanej pułapce 4. No nie, no szedłem, patrzyłem w monitorek i palnąłem czas. Tak kończy się chwila nieuwagi na lewadach. Na szczęście wszystko jest ok i możemy spokojnie podziwiać to malownicze miejsce, które często znajdziemy na materiałach reklamowych Madery. Ten moment trasy jest zdecydowanie unikalny i piękny.
I jeszcze jedna atrakcja. Jak czytaliśmy relacje z Madery, wybierając się na Lewady, warto zabrać ze sobą czołówkę lub latarkę. I rzeczywiście, bez niej przejście tego tunelu byłoby mało rozsądne, a może nawet niemożliwe. W moim plecaku. Chwila odpoczynku, łyk herbaty i ruszamy cisza, dalej. Cisza. Tylko kamerę wyciągnąć. Ptaki lubią wiatraki. Jakoś doszedłem do siebie po ostatnim uderzeniu głową. Troszkę krwi się polało, ale wszystko ok. No niestety znowu trzeba zachować równowagę. I Lewada Nowa to chyba ładniejsza nawet od tamtej, bardziej ekstremalna, ale naprawdę ładna. O, następne podejście, lepiej nie patrzeć na boki. Rzeczywiście, nie jest to popularna lewada wśród turystów, jak piszą przewodniki. Może ze względu na swój charakter. Nie polecana jest również dla rodzin z dziećmi. Ale widzieliśmy odważnych rodziców, gdzie dwójka kilkulatków szła w korycie lewady, a najmłodsza latorośl jechała na plecach taty. Czasami są takie wyręby, nie ma żadnych krzaków i dopiero wtedy można ocenić, gdzie tak naprawdę jesteśmy. A urwiska są naprawdę niesamowite, ale przynosi to dużo emocji. Co do ocen tej lewady, zdania są podzielone. Dla nas dreszczyk adrenaliny, niewielka ilość osób i piękne widoki dały dużo satysfakcji. Alicja idzie za mną. Tu jakieś mamy barierki pogięte, ale to chyba nie, że ktoś spadł, tylko jakieś kamienie musiały z góry polecieć. Mostek, mostek. Wodospadzi. Wodospad. Schodzimy do miasteczka, skąd wyruszyliśmy na szlak. Po kilkunastu minutach jesteśmy w Ponta do Sol, czyli przylądek słońca. Brzmi pięknie i tak wygląda. Miasteczko rozłożyło się w małej zatoczce u wejścia do doliny. Tutaj również znaleźliśmy wspaniałą nadmorską knajpkę, a to, co trafiło na nasze talerze, było wyśmienitym dopełnieniem naszego wielogodzinnego marszu. I jeszcze łyk smacznego piwa Koral. Ale co to za bądź, jaki smaku? Bądź o smaku limonki. Ale przepraszam bardzo, podobny marek jest. Rozumiem, że cena adekwatna do mocy. Dzięki doskonałej lokalizacji pod wyniosłym klifem i udogodnieniom plaża w Ponta do Sol, choć kamienista, jest jednym z najbardziej cenionych miejsc tego typu przez kąpiących się na zachodnim wybrzeżu Madery. Ma również uwodzicielski krajobraz i doskonałą jakość wody. Drugim miejscem, skąd Ponta do Sol prezentuje się niezwykle urokliwie, jest zbudowany na wielkich głazach falochron. Miasteczko słynie również z wyjątkowych warunków pogodowych. To najmocniej nasłonecznione miejsce Madery. Niemal zawsze świeci tu słońce. Ale to nie koniec dzisiejszych atrakcji. Przejeżdżając przez tunel, za cichym przyzwoleniem tutejszej policji, jak większość turystów, podjeżdżamy pod Cascata dos Anjos.
To chyba najsłynniejszy wodospad Madery. Nie jest największy, najefektowniejszy, ale ma jedną wielką zaletę. Wody wodospadu spadają wprost na drogę. Pomimo trudności z parkowaniem i fatalny stan drogi, przejazd pod wodospadem Aniołów, zwanym też bezpłatną myjnią, przyniósł nam dużo frajdy. Wiemy coś i próbują to coś z tym zrobić, wiesz? Wracając w stronę Ponta do Sol, zatrzymujemy się przed tunelem. Tutaj znajdziemy dwie atrakcje, rzadziej odwiedzane, ale warte poświęconego czasu. Oryginalny kamienny most, leżący na starej drodze wijącej się wzdłuż wybrzeża oraz skalne okno, small window. Doskonałe miejsce, by zrobić fotkę na tle zachodzącego słońca. Jadąc do hotelu, wpadamy na kolejny pomysł. Może zdążymy zobaczyć jeden z najwyższych klifów w Europie? Capo Girao? Pięć minut przed zamknięciem tarasu widokowego, niemal biegiem kupujemy bilety, z czego nie była zadowolona obsługa. Ale było warto. Za 3 euro mamy możliwość wejść na rekordowy szklany taras. Nogi zadrżały, wyobraźnia dołożyła swoje, adrenalina w górę, a my próbujemy spojrzeć w dół. Pod nami 589 metrów czeluści. W Europie na klifie nie znajdziemy wyżej położonego punktu widokowego ze szklaną podłogą. Szkło nie jest zupełnie gładkie, bo na jego powierzchni naniesione zostały niewielkie kropki. Prawdopodobnie jest to celowy zabieg, żeby ułatwić naszemu błędnikowi bezpieczne poruszanie się po transparentnej powierzchni. Szkoda tylko, że zapomnieliśmy włączyć nagrywania w dronie, oblatując spektakularny klif. Wieczorem z przyjemnością wspominamy dzisiejszy dzień i układamy plan na jutro. Kiedy jeszcze Maderę spowija ciemna noc, opuszczamy nasz hotel. Czasami z uśmiechem traktujemy takie pobudki, zadając sobie pytanie, to wakacje czy praca? W naszym przypadku to chyba już po trochę to i to. Trochę zazdrościmy osobom, którym wystarczy kurortowy deptak, kawiarnia, plaża i basen. Ale każdy z nas decyduje, co zrobić ze swoim wolnym czasem. I niech tak zostanie. Ważne, by wrócić do domu spełnionym. Szybko opuszczamy przedmieścia Funchal i zaczynamy mocno się wspinać. Po kilkunastu kilometrach zaskoczyła nas dzikość tej trasy. I ponownie okazało się, że GPS, wytyczając nam krótszą drogę, skierował nas w dzikie tereny Madery, pomijając główną drogę prowadzącą do celu. Zresztą tam drogę już zamykają czasami, wiesz? I ponownie, drugi bieg i pierwszy. Pierwszy i drugi. Nie ma nudy. Niezliczone zakręty, ciemność i zające przemykające przez drogę pozwalają nam zapomnieć o urwiskach, o które się ocieramy.
Dojeżdżamy na miejsce i z zaskoczeniem patrzymy na ilość samochodów na parkingu. Jak to ktoś napisał, warto wybrać się tutaj wcześniej, bo mogą być problemy z parkowaniem. I miał rację. Tam jest za białym, przed białym. Czas zdradzić, gdzie jesteśmy. Przed nami Pico de Arieiro. Ktoś powie, co to za szczyt, na który nie trzeba wspinać się mozolnie przez kilka godzin. Gdzie cała satysfakcja? A jednak Pico de Arieiro to coś jeszcze. Szczyt znajduje się na samym środku wyspy. Wznosi się na wysokość 1818 metrów nad poziom morza i tylko dwa szczyty są wyższe od niego – Pico Ruivo i Pico das Torres. Łatwo więc wyobrazić sobie, że widoki, jakie można z niego zobaczyć, są niemal nieograniczone. Z czasem możliwość dojazdu na samą górę autem zaczęliśmy traktować jako zaletę. Dzięki temu możemy obserwować wschód słońca z pozycji naprawdę wysoko położonego szczytu. Nie musimy iść przez północy w ciemności, żeby dotrzeć na górę przed wschodem. Wsiadamy do auta i po godzinie jesteśmy na szczycie. Jedyna taka okazja. Niestety nie dociera tu żadna komunikacja publiczna. Nie ma żadnej linii autobusowej ani stałych połączeń. Jeżeli nie dysponujesz wypożyczonym samochodem, to masz dwa wyjścia – taksówka lub wykupienie zorganizowanej wycieczki. Z minuty na minutę widoki są coraz piękniejsze. W dolinie wyłaniają się chmury zatrzymywane przez wysokie maderskie szczyty. Zajmujemy dogodną pozycję do obserwacji wschodu słońca i czekamy. W końcu słońce pokazało się nad horyzontem. Ale żeby to było spektakularne zjawisko, chyba oczekiwaliśmy czegoś więcej. Na pewno nie zawiodły nas widoki. Ostre granie, którymi wiją się szlaki. Mgły ścielające się w dolinach i światło ciepłymi barwami otulające góry. Takich widoków się nie zapomina. Na Pico do Arieiro rozpoczyna się chyba najpiękniejszy szlak górski na Maderze. Oznaczony jest numerem PR1. Nosi nazwę Vereda do Arieiro i prowadzi do najwyższego na wyspie szczytu, Pico Ruivo. Trasa ma 5,5 km długości, a na jej pokonanie potrzeba 3-4 godzin. Jest tylko jeden problem. Jak wrócić z Pico Ruivo, skoro samochód pozostanie tutaj? Szlak niestety nie ma formy zamkniętej pętli, więc całą drogę trzeba będzie pokonać w obie strony. Czas przejścia wydłuży się więc dwukrotnie. Szkoda, że nie możemy tak zrobić, ale na Maderze trzeba wybierać. Postanawiamy więc pojechać samochodem naokoło i z innego parkingu zdobyć Pico Ruivo. Zaaferowani widokami zapomnieliśmy o naszym szczycie. Na szczęście jest tuż obok parkingu i trudno go pomylić z innym. O, jeszcze kilka kroków i będziemy na szczycie Pico de Arieiro. Na wysokości 1810 metrów nad poziomem morza. 2-3 kroczki, za mną słupek. Tak, i piękne, piękne widoki. I pozdrawiamy wszystkich naszych patronów i wszystkich widzów Niezwykły Świat.
Na szczycie znajduje się charakterystyczna kulista antena stacji radarowej portugalskich sił powietrznych. Poza budowlami wojskowymi znajdziemy tutaj Centrum Informacji Turystycznej, kawiarnie, sklepy z pamiątkami, toalety i oczywiście punkt widokowy. Tak, dobrze jesteśmy, tu jest kościół. Wracamy do hotelu, mocno w dół. Czasami zastanawiamy się, co lepsze. Jechać wolno pod górę, czy pędzić w dół? Udało się. Zdążyliśmy na śniadanie. Poranny plan udało się zrealizować. Ale to dopiero początek dzisiejszych atrakcji. Zaraz wyruszamy na najwyższy szczyt Madery, Pico Ruivo. Jednak nie pojedziemy najkrótszą możliwą drogą. Przecież tyle wspaniałości czeka jeszcze na nas. Wzdłuż południowego wybrzeża jedziemy na wschód. Zatrzymujemy się na półwyspie Garażu, z którego rozpościera się rozległa panorama na morze, zatokę i Funchal. Jednak turyści przybywają tu nie tylko podziwiać piękne widoki, ale przede wszystkim posąg Cristo Rei, Chrystusa Króla, z którym wiąże się ciekawa historia. Pomnik Cristo Rei niewątpliwie kojarzy się z podobną statuą Cristo Redentor, Chrystus Odkupiciel w Brazylii. Co ciekawe, portugalski pomnik powstał 4 lata wcześniej przed znaną na całym świecie wizytówką Rio de Janeiro. Jednak historia jego powstania łączy się raczej ze smutnymi wydarzeniami. Otóż kiedyś na Maderze nie było miejsca na cmentarzach dla niekatolików, a dokładniej mówiąc, nie można było ich tam grzebać. Z tego powodu ciała wszystkich, którzy byli innego wyznania, były zrzucane właśnie z tego klifu w Garażu. W XVII wieku zaprzestano tej praktyki. Pomnik Cristo Rei został zniesiony w 1927 roku na znak pamięci o tych wydarzeniach. U podnóża klifu znajduje się Praia do Garażu. Oczywiście kamienista, bo na Maderze o żółty piasek raczej trudno. Jednak zawsze czysta, nigdy nie zatłoczona. Na plażę z klifu można dostać się kolejką linową. Praktyczne i efektowne dla pasażerów rozwiązanie. Na chwilę zamieniamy się w spotterów, bo gdzie jak nie na Maderze należy oglądać lądujące i startujące samoloty. Jak to się stało, że port lotniczy na Maderze wzbudza tyle emocji? Po pierwsze z powodu lokalizacji. Od południa graniczy z oceanem, a od północy z górami. Po drugie, Madera jest wyspą dość wietrzną, co utrudnia lądowanie. Po trzecie, tragiczna historia, kiedy to okrzyknięto maderskie lotnisko jednym z najniebezpieczniejszych na świecie. W internecie zobaczymy mnóstwo filmików, na których samoloty miotane porywami wiatru próbują lądować. A wyobraźnia działa, odstraszając wielu turystów od tej pięknej wyspy. To mały przerywnik w naszej historii, dorodny patyczak w naturalnym środowisku. Jest marzec 1973 roku. Karawel linii Aviaco spadł do oceanu podczas podchodzenia do lądowania. W listopadzie Boeing 727 portugalskiego przewoźnika TAP Portugal nie wyhamował na śliskim pasie i stoczył się do oceanu. W katastrofie ginie 131 osób.
Miesiąc później samolot szwajcarskiej linii SATA zbyt nisko podszedł do lądowania i uderzył w skałę. Zginęło wówczas 36 pasażerów. Trzy tragiczne wypadki skłoniły władze do podjęcia decyzji. W latach 80. XX wieku wydłużono pas startowy z 1600 do 1800 metrów, a w roku 2000 do 2777 metrów. Ostatnie 1000 metrów płyty lotniska oparte zostało na 180 kolumnach wysokich na 120 metrów. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się plaża i ocean. Od tej zmiany nie wydarzyła się żadna katastrofa, ale trudno wymazać z pamięci tragiczną przeszłość lotniska. Coś jednak jest na rzeczy, bo za sterami samolotu, którego celem jest Madera, mogą usiąść tylko specjalnie przeszkoleni piloci, którzy pięciokrotnie lądowali pustą maszyną na wyspie. Ponadto w razie wyjątkowej, niekorzystnej pogody zabezpieczono lądowanie na pobliskim Porto Santo lub na jednej z Wysp Kanaryjskich. Ponownie jedziemy w górę. I niech nikogo nie zmyli widok łagodnie wznoszącej się drogi. Tutaj podjazdy są poza jakimikolwiek normami. Sześciobiegowa korsa o mocy 100 koni mechanicznych z 4 osobami sporadycznie pozwala nam skorzystać z drugiego biegu. Większość podjazdów pokonujemy na jedynce. Poszedł i dwójeczka. Jedziemy. No, może z tym idziemy, to bym przesadził, ale... 6. Co tak powiem? Wzięliśmy oszczędnościowy samochód. Uwaga. No, dajesz, no, dajesz. Dajemy. No, tośmy tyle dali. Ja dziurę zrobię w podłodze zaraz. Dziś nie zachodź, bo to pan miał. Komary nas by przeznali. Jesteśmy na docelowym parkingu na wysokości 1550 metrów nad poziomem morza. Wyżej samochodem wyjechać się już nie da. Zakładamy buty trekkingowe i ruszamy na szlak prowadzący do najwyższej góry Madery, Pico Ruivo. Przed nami 2,8 km. I nie trzeba było długo czekać, by ujrzeć takie widoki. Kolejne zdjęcia i kolejne filmowe kadry. Szlak wygląda niczym wybrukowany chodnik, ale nie miejmy złudzeń, to nie nadmorski płaski pasaż. Dla osób chcących odpocząć, schronić się przed słońcem lub deszczem, przygotowano oryginalne kamienne wiaty. Chwila odpoczynku i ruszamy dalej. Kolejne zdjęcia i kolejny łyk herbaty. Widział, jest ławka. Na ławce nie musi stać, widać ta ławka. Jest tutaj kilka naprawdę pięknych miejsc, a dwie rzeczy są naprawdę rewelacyjne. Popatrzcie tutaj. Z tyłu za mną są takie, cofnę się o ile, żebym tam gdzieś nie poleciał, chmurki. To miejsce, tak sobie płyną chmurki, płyną gdzieś przez ocean atlantycki. W pewnym momencie natrafiają na małą wysepkę zwaną Maderą. Na niej sobie, na tych górach sobie tutaj zatrzymują się i tworzą tak wspaniałe krajobrazy. Gdzieś tak uczepione te chmury poniżej szczytów. Wygląda to zjawiskowo. A drugie, to zobaczcie w drugą stronę. Tutaj drzewa. Drzewa, które są bielusieńkie, bez liści. No cudownie kontrastują z całą otaczającą nas przestrzenią. Drzewa stanowią widowiskową, niezwykle malowniczą pamiątkę po gwałtownych pożarach, które przetoczyły się przez Maderę w 2010 roku. Choć dolina spłonęła, martwe wypalone do białości drzewa wciąż sprawiają wrażenie tak solidnych, że aż nieśmiertelnych.
trwają niewzruszone na swoim miejscu na znak potęgi natury, tworząc mrocznie magiczny krajobraz, który w chmurach i mgle tylko zyskuje na tajemniczości. W 2016 roku Madera ponownie zmagała się z pożarami. I jeszcze kilka ujęć z drona. Płaski szczyt Pico Ruivo i szlak, który przed nami. A to fragment szlaku, który już pokonaliśmy. Po około 40 minutach marszu dochodzimy do schroniska, gdzie trasa PR1.2 spotyka się ze słynną PR1. Stąd na szczyt mamy pół kilometra. Ale uwaga, kondycja się przyda. Szlak wydaje się łatwy, ale nieustannie będziemy musieli pokonywać kamienne stopnie. Tak więc krok za krokiem idziemy w górę. Zdyszani, ale szczęśliwi wchodzimy na szczyt. Pod nami Pico Ruivo, 1861 metrów, najwyższy szczyt Madery. Na szczycie znajdują się trzy tarasy widokowe, z których rozpościera się panorama we wszystkie kierunki. Warto wejść na każdy z nich. Cała wyspa jest pochodzenia wulkanicznego, przez to maderskie góry mają niesamowite kształty. Wydają się niezwykle strome, spiczaste i niebezpieczne, ale przy tym wyjątkowo majestatyczne oraz przede wszystkim piękne. Łagodny klimat i mimo wszystko nieduże wysokości sprawiają, że porośnięte są w wielu miejscach bujną roślinnością. Natomiast ich najwyższe szczyty praktycznie całe są zielone od traw oraz niskich krzewów, przez co skał tak naprawdę jest tutaj dość mało. Mamy to szczęście, że pogoda jest niemal idealna, choć jak piszą internauci, gdy pogoda jest bezchmurna, widać stąd niemal całą wyspę. Ale nie żałujemy. Chmury ścielące się pod naszymi stopami i słońce nad naszymi głowami to magiczne zestawienie, na które chodząc po górach można polować latami. Długo, z zapartym tchem, spoglądamy w dół. Czas jednak wracać. Zobaczcie tam, co się tam dzieje. Pięknie. Jesteśmy na przylądku Guindaste, na którym wytyczono punkt widokowy. O dwóch szklanych podestach zawieszonych na klifie, które stały się kolejną atrakcją tego miejsca, niewiele jeszcze znajdziemy w internecie. Jednak ta najnowsza atrakcja Madery nie pozostawia nikogo obojętnym. Szklane podesty, najdłuższe konstrukcje na wybrzeżu Madery, to tylko dopełnienie widoków, jakie oferuje to miejsce położone na jednym ze zboczy Foz da Ribeira do Faial w gminie Santana.
Północne wybrzeże Madery znane jest z wyjątkowego piękna. Naznaczone harmonią wyniosłe klify, zielone wzgórza, turkusowy odcień wody sprawiają, że jest to niemal idylliczne miejsce, które chce się nieustannie podziwiać. Tutaj nikomu nie przeszkadza wiatr porywający kropelki słonej wody. Jest to idealne miejsce do kontemplacji piękna wybrzeża i Oceanu Atlantyckiego, który otacza wyspę. Podobno jednym z najlepszych sposobów na poznanie Madery jest wynajęcie samochodu i zwiedzanie wyspy w swoim tempie. Potwierdzamy z pełną odpowiedzialnością. Ale warto pamiętać, że to opcja dla osób, którym jazda samochodem sprawia frajdę. Bo ostre podjazdy, strome zjazdy, serpentyny, tunele, zwężenia potrafią przyprawić o szybsze bicie serca. Ale za to widoki wynagrodzą największy trud. Kolejny postój i wcale nie po to, by odpocząć. Z dwóch powodów zatrzymaliśmy się przy restauracji Faiska. Po pierwsze, licząc, że coś zjemy. Niestety obsługa poinformowała nas, że o tej porze nie wydają już posiłków. Czasami rozczarowania trafiają się na Maderze. Na szczęście drugi powód, jakim był szlak wiodący wzdłuż lewady Vereda dos Balcões i punkt widokowy, nas nie zawiódł. Lewada PR-11 ma długość w obie strony około 3 km. Jest więc łatwa do przejścia, choć podejście od strony restauracji wymaga nieco wysiłku. Fakt, że szlak jest krótki, nie oznacza jednak, że jest nieciekawy. Przechodząc przez skalny wąwóz, na którym można dostrzec wulkaniczne formacje, wchodzimy w klimatyczny las, który kończy się wyjątkowym punktem widokowym. Z Balcões rozciąga się piękna panorama na dolinę Ribeira da Metade, trzy najwyższe położone w masywie centralnym szczyty wyspy Pico do Aireiro, Pico de Torres, Pico Ruivo oraz formację skalną Penha da Guaia. Dolinę pokrywają gęste lasy. To typowe lasy wawrzynolistne. Tworzy je około 150 gatunków roślin, z czego 66 to gatunki typowe dla Madery, unikalne w skali świata. I jeszcze jedno jakże urocze spotkanie. Ptaki, które przyzwyczaiły się do obecności turystów. Podobno można tutaj spotkać kilka gatunków. Zniczka maderskiego, pliszkę górską, ridzika, myszołowa i bardzo rzadkiego gołębia maderskiego. Dzisiaj upodobały sobie to miejsce rezolutne zięby i śpiewający kos. Tak kończy się pierwsza część naszego filmu. A przecież to tylko 3 dni naszej podróży po pięknej Maderze. Co czeka nas dalej? Dzisiaj już wiemy, mnogość niezwykłych miejsc i atrakcji. Jeszcze kieliszek lokalnego wina i czas na sen.